Witam Was w kolejnym odcinku. Jak już mówiłem, to jest jak na razie ostatni odcinek z tej serii Rugardun. Co chciałbym Wam tu pokazać? No, tutaj jest ten ślepy ork. Chciałbym pokazać Wam jakby podstawowe komendy. No, osobiście też spisywałem na potrzeby odcinka je ze strony. No, na stronach można coś więcej się o tym dowiedzieć, ale po prostu, no, jakie rzeczy Wam chcę zaprezentować. No, na pewno Wam pokażę, jak kupić łuk. Oczywiście go nie będę kupował, narażając się na wydatki. Pokażę Wam, jak kupić strzałki. Pan Ork łuk nam sprzedaje, o ile pamiętam, 400 za 400 GP, czyli 4 platynki albo 4 takie po 100. Strzałki to 10 strzałek będzie kosztowało nas 30 GP. Jeszcze tutaj ciekawe rzeczy, no na pewno poniżej 100 takich GP-ków można kupić z takich rzeczy, których wyróżniłem, to miecz, czyli sword, no trochę słabszy od tego, on ma 14 ataków i hardhead, czyli najlepszy tutaj toporek na Rugardzie, który ma 15 ataków, no na pewno poniżej 100 one kosztują, no nie, już zapomniałem ile. Pierwsza rzecz, zwrotem jakim się z nim trzeba przewitać jest słowo hara. Jak widzicie, reaguje na to. Co jeszcze? Jeśli chcemy coś kupić, trzeba wpisać słowo goszak. Mam nadzieję, że to jest jakby pokręcony ten język orków. Mam nadzieję, że to nie będzie. Po prostu, no, mówię, wymawiam to po prostu według swojego uznania. Tutaj po tej komendzie goszak trzeba wpisać rzecz, którą chcemy kupić. Sword, czyli ten miecz, jest, trzeba napisać tutaj komendę burka bata. Komendą na hatheta jest harcha. Nie, przepraszam, hakha. Kolejną komendą na kupienie łuku jest batuk. A na kupienie strzałek jest pikso. Po tej komendzie powinien nam za 30 GP-czków sprzedać 10 strzałek. Tutaj mam kolejną komendę. Żeby to zatwierdzić, używamy słowa mock. Jak widzieliście, pojawiło nam się, mi się 10 strzałek. Ork jest zadowolony. Co jeszcze tutaj można wyróżnić? Na pewno, jeśli chcemy o ofertę jego zapytać, trzeba wpisać ikem goszak. Tutaj informuję swoim jakby tutaj języku. Jak pamiętam, porak to były bronie, bata to już były jakieś tarcze, a Dora to chyba były hełmy, chociaż nie, Dora to były tarcze. No nie jestem pewien, no, język jest skomplikowany. Jeśli chcemy na przykład coś wycofać się z czegoś, to na przykład wpisujemy komendę na kupienie słota, czyli goszak.
Górka, Zapa. I żeby to się z tego wycofać, czyli odpowiednik no, kibickiego jest słowo brud. Jak widzicie, wycofaliśmy. A słowem baj, czyli pożegnaniem, jest słowo kuci. Dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że choć trochę przybliżałem wam postać tego zagadkowego NPC. Dzięki.